Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Czysta Dziewico Maryjo, przyczyno naszej radości, módl się za nami do Boga, gdy dzień osiągnął połowę. Kiedy słoneczne promienie paliły kraj Galilei, poszłaś z pośpiechem przez wzgórza, by służyć Matce Proroka. Pomóż nam serca otworzyć na bliźnich naszych potrzeby. Uproś nam miłość uczynną, wytrwałość w pracy i pokój. Panu, któregoś zrodziła, by stał się naszym zbawieniem, chwała niech będzie na wieki, w jedności z Ojcem i Duchem. Amen. Anioł Gabriel powiedział Maryi: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Nienawidzę ludzi chwiejnego serca, a prawo Twoje, Panie, miłuję. Ty jesteś moim obrońcą i tarczą moją. Wyczekuję Twojego słowa. Odstąpcie ode mnie złoczyńcy. Strzec będę przykazań mego Boga. Podtrzymuj mnie według swej obietnicy, a żyć będę. Nie zawiedź mojej nadziei. Wesprzyj mnie, aby mnie uratować, abym cieszył się zawsze z Twoich ustaw. Odrzucasz wszystkich, którzy odchodzą od Twych przykazań, bo zamiary ich są kłamliwe. Odtrącasz jak żużel wszystkich grzeszników ziemi. Dlatego miłuję Twoje napomnienia. Drży moje ciało z bojaźni przed Tobą i lękam się Twoich wyroków. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Boże, poganie wtargnęli do Twego dziedzictwa, zbezcześcili Twój święty przybytek, Jeruzalem obrócili w ruiny, ciała sług Twoich wydali na pastwę ptaków z nieba, zwierzętom ziemskim ciała Twoich wiernych. Ich krew rozlali jak wodę wokół Jeruzalem i nie miał ich kto pogrzebać. Przedmiotem wzgardy staliśmy się dla sąsiadów, igraszką i pośmiewiskiem dla otoczenia. Jak długo, Panie, czy wiecznie będziesz się gniewał, a Twoja zapalczywość płonąć będzie jak ogień? Nie pamiętaj nam win przodków naszych. Niech szybko nas spotka Twoje zmiłowanie, gdyż bardzo jesteśmy słabi. Wspomóż nas, Boże, nasz Zbawco, dla chwały Twego imienia. Wyzwól nas i odpuść nam grzechy przez wzgląd na swoje imię. Czemu mają mówić poganie, gdzież ich Bóg jest teraz? Niech na oczach naszych poganie się dowiedzą, że jest pomsta za krwi Twoich sług przelanie. Niech jęk pojmanych dojdzie do Ciebie i mocą Twego ramienia ocal na śmierć skazanych. My zaś, lud Twój i owce Twojej trzody, będziemy wielbić Ciebie na wieki i przez pokolenia głosić Twoją chwałę. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Usłysz, pasterzu Izraela, Ty, który jak trzodę prowadzisz ród Józefa, Ty, który zasiadasz nad cherubami, ukaż się przed Efraimem, Benjaminem i Manassesem. Wzbudź swą potęgę i przyjdź nam z pomocą. Odnów nas, Boże, i rozjaśnij nad nami swoje oblicze, a będziemy zbawieni. Panie, Boże zastępów, jak długo gniewać się będziesz, pomimo modłów Twojego ludu? Nakarmiłeś go chlebem płaczu,
obficie napoiłeś łzami. Uczyniłeś nas przyczyną zwady sąsiadów, a wrogowie nasi z nas szydzą. Odnów nas, Boże zastępów, i rozjaśnij nad nami swoje oblicze, a będziemy zbawieni. Przeniosłeś winorośl z Egiptu i zasadziłeś ją, wygnawszy pogan. Przygotowałeś dla niej glebę, a ona zapuściła korzenie i napełniła ziemię. W jej cieniu skryły się góry, jej gałęzie okryły potężne cedry. Rozpostarła swe pędy aż do morza, aż do rzeki swoje latorośle. Dlaczego zburzyłeś jej ogrodzenie i każdy przechodzień zrywa jej grona? Niszczy ją dzik leśny i obgryzają polne zwierzęta. Powróć, Boże zastępów, wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl. Chroń to, co zasadziła twoja prawica, latorośl, którą umocniłeś dla siebie. A ci, którzy ją spalili i wycięli, niech zginą od grozy twojego oblicza. Wyciągnij rękę nad mężem twej prawicy, nad synem człowieczym, którego umocniłeś w swej służbie. Już więcej nie odwrócimy się od ciebie. Daj nam nowe życie, a będziemy cię chwalili. Odnów nas, Panie, Boże zastępów, i rozjaśnij nad nami swoje oblicze, a będziemy zbawieni. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Anioł Gabriel powiedział Maryi: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Oto Bóg jest moim zbawieniem, Jemu zaufam i bać się nie będę. Pan jest moją mocą i pieśnią, On stał się dla mnie zbawieniem. Pamiętaj o nas, Panie, bo upodobałeś sobie w swym ludzie, i przyjdź nam z pomocą. Módlmy się. Wszechmogący Boże, z radością oczekujemy przyjścia Twojego Syna w ludzkim ciele. Wysłuchaj łaskawie nasze prośby i daj nam osiągnąć życie wieczne, gdy nasz Zbawiciel przyjdzie w chwale, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki.